Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Panie, oddaję mój język, niech będzie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Proszę, usiądźmy wygodnie. Idziemy w drugą część teraz już kazania o kontemplacji. Z kontemplacji Ducha Świętego. Moi drodzy, otrzymaliśmy w darze od Ducha Świętego cały szereg przepięknych orędzi, tekstów. Zaczynamy je zgłębiać na naszych wieczernikach. Najpierw najstarsze kazanie, moi drodzy, orędzie z 2010, jeszcze z kwietnia, a później już wejdziemy w taniec Ducha Świętego. W styczniu 2017 roku Duch Święty przyszedł i powiedział, kim jest. Pokazał wszystkie swoje tajemnice. W 2010 kwiecień, też jeszcze wielu was nie było, raczkowaliśmy, przyszły orędzia. Dopiero w maju było pierwsze wydanie, ile było wrzasku z tego tytułu. Ilu odeszło wtedy po pierwszym tomie. A Bóg swoje swoje ustawiał. Tak wtedy mówił Duch Święty. Jestem siłą sprawczą wszelkiego ruchu i wszelkich zdarzeń. Siłą sprawczą. To coś takiego, jak na Rotondo w 1944 roku w Italii niemieckie Luftwaffe leci samolotami i chce zbombardować Rotondo. Nagle przed kilku kluczami bombowców staje ojciec Pio, rozkłada tak ręce, no i samoloty same skręcają. Próbują gałkami piloci ruszać, nie słuchają, wykonują manewr, lecą wszystkie nad lasy i same spuszczają bomby. W 1946 roku przyjeżdża tam jeden dowódca tych kluczy i ojciec Pio go tylko ujrzał, palcem grozi mu, tyś nas chciał zbombardować. Niemiec się nawraca. To znaczy Duch Święty jest taką sprawczą siłą, dzieci, wszelkiego ruchu i wszelkich zdarzeń. Ali Akcza strzelał do Ojca Świętego. Wedle prawidła był to perfekcyjny morderca, powinien zginąć. W ciele świętego Jana Pawła kula nie leci prosto, tylko zygzakami i mija główne narzędzia, jakby papież przeżył. Dlatego Duch Święty prosi nas w naszych modlitwach, byśmy Go przywoływali codziennie. On jest siłą sprawczą. To w Nim się wypełnia to, co w staropolskim tłumaczeniu mówi psalmista. Co głupi w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi. Choć oni mają prawidła, obliczenia matematyczne, mają za sobą specjalistów, ekspertów, dzieci. Wszystko to, jak bańka mydlana, pyknie. Jestem siłą sprawczą wszelkiej łaski i błogosławieństwa. Przypominam, stan mojej wiedzy kapłańskiej wtedy wygłosiłbym raptem kazanie 15-minutowe o Duchu Świętym, bo tyle wiedziałem. Byłem tak silny. Ja jestem Twoim Bogiem. Dziś to już rozumiemy. Cerkiew prawosławna pięknie opowiada. Z dwóch pochodzący.
z Ojca tchnięty, z Syna wzięty. Jestem Bogiem. To, co mówi się o Panu Jezusie, współistotny, Duch też współistotny. Mnie proś najwięcej, bo poprzez mnie otrzymujesz wszystko. Myśmy wtedy nie rozumieli tych słów. Ja nie rozumiałem. Mnie proś najwięcej. Odkryłem tylko prawdę, że tajemnica Ducha Świętego jest u Żydów w kościele wyrżnięta. Robią wszystko, żeby on zniknął. Wtedy, no, dziś już wiem, skoro Bóg mówi oficjalnie, że Kościół katolicki tworzy nową religię i bierze w uroczystym spisku przeciwko swoim wiernym, by utworzyć jedną religię światową, poprzez którą będą kontrolowali ludzi. To już jest diabelizm. Więc mamy jeszcze broń, którą oni zatuszowali. Siłę sprawczą wszelkiego ruchu i wszelkich zdarzeń. Mnie proś najwięcej, bo poprzez mnie otrzymujesz wszystko. Trzeba było 7 lat, aby Duch Święty ożywił naszą świadomość, nasze pragnienie modlić do Niego, nasze życie Nim. Mamy teraz kontemplację do Ducha Świętego. Mamy specjalną książkę. Niech wstąpi Duch Twój modlitewnik i śpiewnik. No i mamy raz w miesiącu, drugi czwartek, mszę świętą, nabożeństwo i procesję ku czci Ducha Świętego. Na wieczerniku każdy piątek jest poświęcony Duchowi Świętemu i jest urzędowa wtedy msza święta, wotywna o Duchu Świętym. Módl się gorąco każdego dnia. Ja jestem źródłem niepojętej łaski. Musieli wygonić z kościoła Ducha Świętego, bo na to miejsce co wprowadzili? Psychologię. Takie bardzo proste. Czemu taka zawiła walka? Czemu kastracja świąt, wotyw po kolei? Żebyście uwierzyli w psychologów. Jeśli uwierzycie w Ducha Świętego, psycholog na was nie zarobi ani złotówki. Jest to kapłan nowej religii, która chce skontrolować wasze umysły. Po co robią wszystkie teksty, badania? Gdyby was uszeregować w kategoriach, bo to się da poustawiać, i jak wami kontrolować? Na co ryba bierze? Potrzebujesz mnie, dziecko, jak powietrza, jak roślina wody. Dlatego po wielu nakazach, bo to powie święty Jan Ewangelista, Matka Boża, potrzebne są wam modlitwy, nabożeństwa do Ducha Świętego, dzieci, powstała idea czego? Naszych wieczerników. Dzieci, modlimy się, nabieramy siłę i trzymamy się nieźle. Odwiedzają nas nowe twarze. Tu mam z Krakowa nowych, ze Szczecinka 2 osoby nowe. Tu jest bardzo wiele osób nowych. A przyjęliście w największym przesileniu, kiedy w ciągu 2 tygodni mieliśmy 7 akcji. Świadectwa o Bogu jako rycerze. Potrzebujesz mnie, dziecko, jak powietrza, jak roślina wody. To, co wam powiedziałem, ten oto modlitewnik, to niech was towarzyszy zawsze do Ducha Świętego. Żeby nie było dnia, prosi Duch Święty, żeby z niego coś nie wypisać, nie wyczytać. Całą konstrukcję metodyczną wnętrza modlitewnika to pokazał Pani Agnieszce Duch Święty. Nakazał kolor złoty i zesłał ogromne błogosławieństwo na ten modlitewnik.
Nie może wzrastać dusza nierozmiłowana w Duchu Świętym. Dzieci, gdzie by byli w naszym rozwoju? Żołądek, świat, koncerty, przyjemność, filmy, sagi, od imprezy do imprezy, od dyskoteki na wesele. Dziś nam Duch Święty wszystko to zabrał i rozmiłował nas w sobie. Nie może być, nie może wzrastać dusza nierozmiłowana w Duchu Świętym. Na to nam dali badziewie protestanckie, ruchy charyzmatyczne i wszystko wybite zostało w naszym życiu Duchem Świętym. Ja jestem Duchem Ojca i Syna. Ja jestem Duchem w Trójcy Świętej zjednoczonym. To są ogromne prawdy teologiczne. Będziemy je zgłębiali, moi drodzy, zgłębiali, idąc w dalsze orędzia, Duchem Ojca. To znaczy, że robię wszystko to samo Ojciec, co Ojciec. Jestem kropka w kropkę Jemu podobny. Jestem zjednoczony w Trójcy Przenajświętszej. Jestem Bogiem, jestem osobą. Ja wiem, że nie znasz mnie wcale i nie pojmujesz mojej natury. To było w roku 2010. Duch Święty powiedział prawdę o naszej świadomości, Jego natury. Nic nie wiedzieliśmy. To było dotknąć Trójcy Świętej, to była tabula rasa. A tu później przychodzi Bóg, mówi, ja wiem, że nie wiesz, nie znasz mnie wcale. Nie pojmujesz mojej natury. I później przyjdzie ponad 50 orędzi Ducha Świętego o kim ja jestem. Przedstawi się w 18 przymiotach, które będę stopniowo omawiał. Przedstawi się w darach i w 12 owocach. W 7 darach i w 12 swoich owocach. I jeszcze Duch powie, że moje objawienie jest prawie o sobie ukończone. Czyli jeszcze jest coś nowego. Epoka, w której jesteście, jest moją epoką. Wchodzicie w erę Ducha Świętego. Na razie Duchowi Świętemu po ludzku możemy powiedzieć, że jest to era beznadziei. Bo coraz gorzej. Synod za synodem, deklaracje za deklaracją. Wszystko jest rozbierane do naga. Ale Duch Święty wie, co robi. Bo dzieci, jak uderzy z kopyta, to w ciągu jednego dnia wszyscy zdrajcy opuszczą Kościół katolicki i będzie coś takiego jak w Jerozolimie. Wyjdzie Piotr na ulicę miast i zacznie przemawiać. Ja jestem Bogiem Twoim, wierz we mnie i kochaj mnie, a ja będę Ci objawiał się w duszy. Jestem mocą Boga, którym sam jestem, objawiam się poprzez moją moc. Jestem niepojęty i wieczności nie starczy, abyś pojęła mnie w tajemnicy Trójcy Świętej. Przyjdzie teraz Duch Święty, da nam te kilkadziesiąt, ponad 50 konferencji. Widzicie, to dopiero początek zgryzania Jego tajemnicy. Wieczności Ci nie starczy. Muszę Wam powiedzieć, że już są kapłani w Polsce, którzy z tego podręcznika przygotowują młodzież do bierzmowania. Bóg dał im światło zrozumienia, kim jest. Dzieci moje, wchodzimy więc w tajemnicę Ducha Świętego. Określenia Ducha Świętego. On przyszedł i o każdej z tych tajemnic, jedna ona nic nie znaczy, w całości dopiero tworzą całość natury Ducha Świętego.
To są jakoby przymioty Ducha Świętego. O części słyszeliśmy, przy części dopiero odkrywamy oczy, co On do nas mówi. Pierwsze określenie A. Są my na stronie 12. Możecie sobie na moich konferencjach, wieczornikach mieć książkę swoją, długopis, kreślać, pisać. Wtedy się bardzo sam człowiek angażuje i lepiej to poznaje. Jestem trzecią osobą boską. Z katechizmu powtarzamy. Kto jest pierwszą osobą boską? Bóg Ojciec. Drugą? Trzecią? Ile mamy bogów? Jeden. Ile osób? Trzy. Dzieci, rewelacja. Duży postęp po 2 latach. Bo jak się podobnie pytałem 2 lata temu, to tu były różne odpowiedzi. Dzieci, jest katechizmowy ogromny postęp. Jeden Bóg, 3 osoby. Duch Święty jest numer 3. Co to znaczy? Że jest słabszy? Nie. Zaraz daję odpowiedź. Współistotny Ojcu i Synowi. Czyli taki sam we wszystkim. W swojej potędze, w swojej wszechmocy, w swojej sprawiedliwości, w swojej miłości. Taki sam jak Bóg Ojciec i taki sam jak Syn. Panie Łukaszku, ucz się, bo to już jest dogmatyka. Będziesz musiał mi bo ja cię będę pytał, tak odpowiadać. Naucz się, ile osób, ile bogów, żeby to było. Żebyś później nie miał problemów z tą chrzestomatką góralką, kiedy jej dziecko było zaszokowane, a proboszcz załamany, kiedy się pytał mamy, że dziecko nie wie, jak Pan Jezus umarł. I zadał mój proboszcz, nie mów, że umarł ten młody? A ten stary jeszcze żyje? Przypominam, ikonografia musiała to ustawić w jakiejś przestrzeni obrazowej, choć, moi drodzy, w Meksyku natrafiłem na obraz Ducha Świętego, tu na której ścianie on tutaj wisi, tu jest, 3 takie same twarze. To jest współistotne. To była moja radość. W Kłodzku, w Dolinie Kłodzkiej istnieje niemiecki posąg, stary, Trójcy przynajmniej XVII wieku, gdzie wszyscy we 3 są przedstawieni jako starcy. Jednakowi, toćka, to rzeźby. Więc patrząc na ten tu obraz z Meksyku, on jest z Kanady przysłany, namalowany, współistotny. We wszystkim równie. We wszyscy tacy sami. Nie ma pojęcia, że ten ma numer 3, że gorszy, ten lepszy. W teologii to zjawisko nazywa się współistotny Ojcu i Synowi. I teraz Duch Święty pokazuje wszystko, co dotyczy Jego istoty. Wraz z Ojcem i Synem odbieram cześć i uwielbienie od aniołów i świętych. To samo. 2. W swej naturze jestem Bogiem. W swej naturze jestem Bogiem. Bóg Ojciec w swej naturze jest też Bogiem. Pan Jezus w swej naturze jest też Bogiem. I poruszam się i istnieję jako duch. Dlatego przyjdzie, później tu w orędziach będzie, Duch Święty i każe, abym rozpropagował między wami obraz Ducha Świętego. Nakazał w formie gołębicy, ale i też nakazał w formie człowieka. Żeby łatwiej było ludziom zrozumieć jako byt osobowy, rozumiecie? Więc macie i nakazał wam te obrazy nabyć, ja je konsekrowałem, i macie je powieszone w swoich pokojach. Tu wyjaśniam, żebyście wiedzieli, na wieczernikach, w dni parzyste, jak jest przedstawiany Duch Święty u nas? Znaczy miesiące parzyste. Człowiek, bo jest, a gołębica,
miesiące nieparzyste. To zapamiętać bardzo prosto. Miesiące nieparzyste, czyli 1, 3, etc. U nas obowiązuje łacina, ma przewagę łacina, a w miesiącach parzystych ma przewagę polskie, polski język. Istnieję i poruszam się jako duch. Stąd Bóg wyjaśnia. Jestem istotą czysto duchową. Istotą dużą. To jest termin dzieci filozoficzny i teologiczny. Bo wy też jesteście istotą. Zwierzę też jest istotą. To jest bardzo ważne rozróżnienie, żebyście pojęli później szóste przykazanie. Nie znając ciężaru, ogromu tego przykazania, wtedy zacząłem, bo Bóg nazywa istota ludzka. To się równa co? Człowiek. Istota boska to się równa Bóg Ojciec, albo Bóg Syn, albo Bóg Duch Święty. Każdy z was jest istotą. Inny termin, bytem. Która nigdy nie przyjęła ciała. Bo różne były na ten temat herezje. Która nigdy nie przyjęła ciała. Dlaczego o tym mówi Duch Święty? Żeby nie było problemów przy naturze Pana Jezusa. Natura bosko-ludzka. Jak dostaniecie trzeci tom propedeutyka do teologii w ramach ateizmu, to tam się zetkniecie z wieloma herezjami, wszystko po kolei. Ile tego dzieci było w chrześcijaństwie? Kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Herezji przewinęło się przez Kościół. Dlatego Duch Święty mówi jasno, jestem istotą czysto duchową, która nigdy nie przyjęła ciała. Ktokolwiek mówi, że Duch Święty ma ciało albo przyjmie, jest to herezja. Nauka niezgodna z, moi drodzy, nauką Kościoła katolickiego. W świecie materii ukazuje się w sposób widzialny. Co znaczy? Że jak był chrzest nad Jordanem, Duch Święty się ukazał? Ukazał się w sposób materialny. Jak to wyglądało? Gołębica, żeby rozumieć, nie? Ukazuje się w sposób materialny, że człowiek to zjawisko widzi. W świecie materii ukazuje się w sposób widzialny, ale obrazy, pod którymi mogę być określony i pojęty przez człowieka, nie są istotą mojej natury, ale tylko znakami i jej symbolami. Czyli jak tu widzicie obraz człowieka, to nie jest natura Ducha Świętego, bo to jest nasza natura, kapujecie? Tak wyjaśniam punkt po punkcie, bo są bardzo istotne zagadnienia z pojęcia Ducha Świętego, skoro mamy już taką przestrzeń. A ja już jestem przynajmniej po czwartym lub piątym przegryzieniu tego wszystkiego, więc mi już łatwiej wam to jest mówić. Bo nie ukrywam, że dla mnie to też są ciężko gatunkowe dzieci terminy i słowa. Przelać przestrzeń niepoznawalną was. Pokazać wam tajemnicę niepoznawalną, żeby troszeczkę jakaś klapeczka pyknęła. O, zadziałało. Czyli jeśli patrzymy na ten obraz, to on nie określa natury. On jest tylko symbolem i znakiem, żeby nam łatwiej było w świecie zmysłów usadowić przestrzeń Ducha Świętego. Powtarzam to zdanie. W świecie materii ukazuje się w sposób widzialny, ale obrazy, pod którymi mogę być określany, mówi tu Bóg, w liczbie mnogiej obrazy, bo mamy je dwa. Gołębica albo człowiek. Pod którymi mogę być określony i pojęty przez człowieka, nie są istotą mojej natury, ale jej symbolami i znakami. Człowiek
zamknięty w świecie zmysłów, traci zdolność oglądania świata duchowego. W swojej naturze Duch Święty jest poza przestrzenią, poza czasem, poza prędkością. On w tej chwili jest tu i w Los Angeles, i w Pekinie, i w każdym na świecie. To są przestrzenie duchowe, których my nie możemy pojąć. Bogu dzięki, że nauka już określiła, że istnieje 7 przestrzeni. My znamy 3, nie? Ciekła, powietrze, stała. To my tylko znamy te 3. Istnieją jeszcze 4. 4. A później naukowcy mówią, istnieje już tylko Bóg. Wiedzą, że coś jeszcze istnieje. Istnieje 7 przestrzeni bytowania materii w naszym świecie. Kapujecie? Które zostały poznane przez człowieka. Duch Święty mówi jasno, człowiek zamknięty w świecie zmysłów traci zdolność do oglądania świata duchowego. Dlatego pozwalam, aby przedstawiano mnie pod postacią gołębicy, czy w postaci podobnej do ludzkiej. Dzięki temu moja obecność jest przypominana. Amen. Bóg zapłać. Ilościowo dzieci nie naszalałem. Pół strony, ale zawsze to jest coś.